Dostałem nazwę, której nie jestem w stanie przeczytać. Nie przeczytam w dodatku, ale pracowałem kiedyś w Anglii i Walijczyk był moim szefem i on mi wymówił tą nazwę raz. Dave Pullen nazywał się, bo 20 lat temu. No ale ponieważ jest to Walia, Anglia, ogólnie Wielka Brytania, powiedzmy, myślę, że chociaż znowu trójdzielny rytm wychodzi, ale oni też lubią trójdzielne rytmy, powiedzmy. W skrócie nazwa, którą dostałem, jest za długa, żeby ją wypowiedzieć. Tak mówię, Walijczycy ją potrafią, to jest w języku prawdopodobnie celtyckim, ale powiedzmy Lanfair nazywa się ta nazwa w skrócie i ja jej po prostu nie jestem w stanie wypowiedzieć, ale mogę o niej opowiedzieć, że tak powiem. Nazwa miejscowości jest 58 liter. Żeby to nie było podobne do tamtego, moment. Może sobie jakiś inny rytm wymyślę. Nazwa miejscowości na 58 liter jest najdłuższą zarejestrowaną nazwą administracyjną w Wielkiej Brytanii, najdłuższą nazwą miejscowości i trzecią najdłuższą geograficzną na świecie. W tłumaczeniu z walińskiego oznacza Kościół Świętej Marii w Dziupli w Białej Leszczyny przy Wartkim Wirze Wodnym oraz Kościół Świętego Tysilio przy Czerwonej Jaskini. Dla ułatwienia nazwa często skracana jest do Lanfair Pyl lub Lanfair PG, co jednak wystarczy, by jednoznacznie odróżnić ją od wielu walijskich miejscowości zwanych Lanfair. Nazwa powstała w XIX wieku i z założenia miała być atrakcją turystyczną na popularnej linii kolejowej London, Euston, Holyhead. Oh yeah. Uwaga, próbuję. Lanfair Pyl Gyly Filipy Gyly Filipy Tyle 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 Mniej więcej w ty coś w tym guście. Jest to języki Gaelic, oni mówią chyba na to. Jakieś nieprawdopodobne języki, które spotykane są właśnie w północy Wielkiej Brytanii, północnym zachodzie. Znałem jednego chyba człowieka właśnie, który mówił w tym języku, a jeszcze w Irlandii spotkałem jednego w podobnym jakimś. Ciężko to jest, powiedziałbym. W Szczebrzeszynie, Szczebrzmiszczynie mniej więcej, albo jeszcze gorzej. No to tyle.